Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Wzgórz Trzebnickich. Nazywam się Paulina Haba i zapraszam na serwis informacyjny powiatu trzebnickiego. W dniach 15-16 kwietnia dwie drużyny Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy uczestniczyły w finale ogólnopolskim. Drużyna Jumazokamia zajęła 4. miejsce, a Moc Uśmiechu 14. Gratulujemy zwycięzcom! Uczniowie odwiedzili burmistrza Trzebnicy Marka Długozimę, aby osobiście podziękować za finansowe wsparcie przygotowań oraz wjazdu na finały do Gdyni. 12 maja podczas głosowania w plebiscycie internetowym konkursu Modernizacja Roku oraz Budowa XXI wieku drugie miejsce zajął Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Zawoni. Obecnie wykonano generalny remont tego obiektu, a zakres prac obejmował wszystkie instalacje, które zostały wymienione na nowe. Ściany zewnętrzne docieplono, a okna i stolarka drzwiowa zostały wymienione. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, a w gabinetach zamontowano klimatyzację. Poprzez zmianę zagospodarowania terenu przed ośrodkiem zwiększono liczbę miejsc parkingowych. W ostatni weekend na Polanie Grochowskiej odbyły się warsztaty z rozpoznawania ptaków. Tegoroczne Wielkie Ogrodowe Liczenie Ptaków to już kolejna edycja społeczna projektu badawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Jestem na Ptak. W projekcie zbierane są dane na temat gatunków ptaków występujących w naszych przydomowych ogrodach. W czasie warsztatów uczestnicy nauczyli się rozpoznawania gatunków ptaków, które możemy spotkać w naszej okolicy. A warsztaty poprowadziła Dorota Karpowicz-Strojna. W sobotę 13 maja koło gospodyń wiejskich Ligocianki po raz drugi z rzędu zdobyły pierwsze miejsce w bitwie regionów w etapie powiatowym. W bitwie udział brały cztery powiaty – Górowski, Średzki, Wołowski i Trzebnicki. Ligocianki zaprezentowały potrawę pod tytułem karp smażony na głębokim maśle w towarzystwie kaszy pęczak polanej sosem z prawdziwków, udekorowany sianem z pora glazurowanego miodem i tym samym przeszły do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy! W tygodniu bibliotek, który odbył się w gminie Zawonia, uczestnicy wzięli udział w wieczorze poetyckim pod tytułem Niektórzy lubią poezję, który inaugurował wystawę Podróżuj z wierszem osobliwości szymborskiej. To projekt, który Gminna Biblioteka Publiczna w Zawonii prezentuje w galerii po schodach. Dzięki uprzejmości Policjalnego Studium Animatorów Kultury Skiba we Wrocławiu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wystawa ma na celu przybliżenie obrazem, kolorem, ruchem wertykalnym twórczości naszej wybitnej noblistki. Będzie ona dostępna w siedzibie GOKU w Zawonii do końca maja w godzinach pracy instytucji. 15 maja wojewoda wrocławski podpisał umowę z wójtem gminy Wisznia Mała Jakubem Bronowickim na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej. Jest to ulica Wiosenna w Krynicznie. Kwota dofinansowania to około 1 000 000 zł. W Pekrzynie trwają intensywne prace przy budowie lokalnego centrum kultury. Wykonawcą inwestycji jest firma z Wrocławia. Całkowita wartość zadania to ponad 1,5 miliona złotych, z czego 90% jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Nabór Pierwszy. LCK w Pekrzynie to inwestycja jedna z czterech w ramach projektu budowa czterech lokalnych centrum kultury w gminie Prusice. Przed nami rodzinne świętowanie. Od 21 maja do 27 maja zaplanowano 9 Trzebnickie Dni Rodziny. Dla mieszkańców przygotowano liczne warsztaty, gry, spotkania, pikniki oraz koncerty. Finał odbędzie się w sobotę 27 maja na Trzebnickich Stawach. 20 maja wójt gminy Zawonia zaprasza całe rodziny z gminy Zawonia na obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. To doskonała okazja, by o tym pamiętać i zadbać o naszych najbliższych. Zapraszam Państwa serdecznie na jutrzejszy piknik rodzinny w Zawonii. Od godziny 14 Rupert Enrico będzie bawić dzieci różnymi animacjami. Będą gry, zabawy, słodki i nie tylko poczęstunek, a na wieczór o godzinie 20:30 kino plenerowe. Zapraszamy do Zawonii.
W niedzielę 21 maja w kościółku w Lesie Bukowym zapraszamy wszystkich na wyjątkową majówkę, która jest połączona z obchodami Dnia Strażaka oraz Święta Lasów Państwowych. To niezwykła okazja do wspólnego świętowania i oddania hołdu naszym lokalnym bohaterom oraz podziwienia piękna otaczających nas lasów. Ponadto w programie koncert zespołu Brzykowianie, słodki poczęstunek oraz nabożeństwo majowe przy grocie Matki Bożej z Lourdes. 21 maja o godzinie 13 odbędzie się koncert galowy laureatów 27. Trzebnickiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka. Występy będzie można obejrzeć oraz posłuchać w sali kinowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy przy ulicy Prusickiej 12. Uchwałą Rady Miejskiej podjętą 18 maja 2023 roku podczas 90. sesji Rady Miejskiej w Miliczu radni zadecydowali o wznowieniu w okresie letnim działalności kąpieliska na Karłowie. Podjęta uchwała jest konieczna, aby spółka OSIR mogła rozpocząć letnią działalność na kąpielisku. Jak ważne jest to miejsce dla mieszkańców Milicza oraz turystów, świadczyć może frekwencja w poprzednim sezonie. Z kąpieliska, które jest jednym z większych w okolicy, chętnie korzystają goście z ościennych gmin oraz Wielkopolski. Jak co roku, nie obyło się również bez sporu o kąpielisko z wodami polskimi. W tym temacie w zeszłym roku wypowiedział się sąd wyrokiem, który okazał się przychylny dla spółki OSIR. Wiosna to dobry moment na rozpoczęcie remontów dróg. Gmina Milicz w poprzednim roku wykonała 11 inwestycji drogowych. Obecnie rok zapowiada się podobnie. Obecnie trwają prace przy budowie nowych ulic na byłym lotnisku oraz w Szewilkach. Remontowane są również drogi wiejskie, na przykład do Joachimówki. W tym tygodniu podpisane zostały kolejne umowy na remonty ze spółką PGK Dolina Baryczy, która współpracuje z firmą Gębiak Mistacki z Krotoszyna. Kiedy kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę dróg na tak zwanym byłym lotnisku w Miliczu, powiedzieliśmy sobie jasno, że do końca tej kadencji te drogi muszą zostać wybudowane i ta inwestycja musi się zakończyć. Powstały kolejno ulica Lawendowa, Fiołkowa. W tej chwili finiszujemy z ulicą Makową, która myślę, że do końca maja, do początkowych dni czerwca zostanie w całości oddana do użytkowania, a w tej chwili startujemy już z nową, ostatnią ulicą, ulicą Konwaliową. 12 maja podpisaliśmy umowę z naszą spółką PGK Dolina Baryczy na wykonanie tej drogi. Rok 2023, podobnie jak poprzednie lata, będzie bardzo intensywnym rokiem w inwestycje drogowe w gminie Milicz. Rozpoczynamy to od Jachimówki, drogi, której gruntowny remont rozpoczęliśmy 2 lata temu. Wtedy to wykonany został odcinek blisko 1,2 km. Natomiast w tym roku finiszujemy w tej chwili z drugim etapem tej inwestycji, odcinkiem ponad 800-metrowym. Prace rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu i do końca maja cała ta droga będzie oddana do użytku dla zarówno mieszkańców tej miejscowości, jak i innych, bo to jest też bardzo ważny łącznik pomiędzy Potasznią a Wielgimi, Milickimi i innymi miejscowościami z tej wschodniej części naszej gminy. W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.